Cześć, witajcie w pierwszym żniwnym vlogu. Jak możecie zauważyć, coś się stało przy kombajnie. Otóż w zasadzie jest to początek na moim terenie żniw. Udało się skosić tylko i wyłącznie jęczmień Tak naprawdę nie do końca został nam hektar jęczmienia. Mamy już drugą Niestety, awarię teraz poważniejszą. Pierwsza, krękła nam opona. Mieliśmy oponę zapasową razem z Felgą. Niestety była na tyle słaba, że nie udało się przełożyć na szybkości od koparki. Opona 16-płótienna. W środku zdrowa, karby mocno zjechane. Natomiast myślę, że w kombajnie. Bez problemu, troszeczkę się pokręci, dlatego zdecydowałem się ją wziąć. Nie jeździłem już dalej, taką właśnie kupiłem, też w dobrych pieniądzach była. No i druga awaria, z samego rana, w zasadzie przed opadami deszczu, pękł nam wałek. Tutaj na Oringu, jak z tokarzem rozmawiałem, to się jakoś specjalnie nazywa <laughs> efekt. Koza, czy jakoś tak, od pewnie zapewne jakiegoś nazwiska, e, tutaj na segerze, gdzie przychodzi seger, pękwałek. E, załączanie headeru się skończyło, także mm, no troszeczkę poważniejsza powiedzmy awaria. Mm, awaria wynikająca zapewne ze zmęczenia materiału. Tak czy inaczej, przyszły opady deszczu. Jest szansa e, zrobić wszystko porządnie. Jak widzicie, wszystko cały wałek mam tutaj u mnie w miejscowości specjalistę, który to wszystko pięknie zrobił. także nawet nie wiedziałem, że ma raz że sprzęt, a dwa, że jest w stanie coś takiego profesjonalnego wyczarować. No i teraz przystępuję do montażu przy okazji przy okazji nowe łożyska tutaj na tych piastach. Tak naprawdę te łożyska wymieniałem sam osobiście, jakoś 2-3 lata temu, jeżeli się nie mylę. Są dobre, jednak no wymiana tych łożych powiedzmy jest czasochłonna. A czykolwiek no teraz wszystko nam łatwo poszło, bo jak mówię, było to wymieniane. Trzeba odjeżdżać całą gardzielą. No, żeby się do nich po prostu dostać, troszeczkę śrub odkręcić. Przy okazji, przy okazji wymieniliśmy tak oderwę się korytka. Miałem dorobione. To akurat jest takie już używane. Niestety, nie miałem, gdybym wiedział, że będzie tyle deszczu, zrobiłbym nowe. No ale to zobaczcie. Wymieniam od razu korytka, po których porusza się łańcuch podajnika skośnego przyszły nowe, bo też już w jakiś sposób były wytarte. Zobaczcie tutaj też wyczyszczone wszystko. Klepisko w bardzo dobrym stanie, bo jak wspomniałem, zresztą możecie zobaczyć tutaj po kolorze jeszcze nawet niewytarte Było wymieniane. Cepy także były wymieniane. No i co tutaj więcej powiedzieć? Naprawiamy. Powoli skręcam, montujemy żniw. Póki co nie będzie, ale jak tam możecie zauważyć, talerzuwa zapięta, wszystko co skoszone zostało no bez 3 hektarów, co prawda, bo pole oddalone, nie chciałem już tam jechać. Stależowane, gnojowica rozwieziona. Troszeczkę nie ma czasu, aby nakręcić vloga dzisiaj. Nie, ma, nie będzie koszenia jutro zapewne także dlatego postanowiłem, że coś, coś dla Was e, sklecę z awarii jakie mam e, wcześniej wcześniej, jeżeli chodzi o kwestię kombajnu, który jak wiecie osoby, które śledzą mój kanał jest e, w dalszym ciągu na sprzedaż e, Jednak no, z, braki, z braku zakupu e, osoby zdecydowanej, choć w dalszym ciągu są jakieś chętne. Musiałem dokonać przygotowania go do sezonu. Tutaj, jeżeli chodzi o wiatry, wymieniałem. No poza tym, łożyskiem nie wymieniałem go, ale myślę, że chyba dwa lata temu wymieniałem. Wszystkie nowe łożyska wymieniłem, nowy pasek przyszedł. Tutaj na podajniku z jednej drugiej strony. Także zostało wymienione łożysko u góry. W zbiorniku też wymieniłem łożysko, przejrzany kombajn. Myślę, że myślałem, że będzie zawaryjnie kosił, tak naprawdę. No ale opona była słaba, także można było się w każdym momencie liczyć właśnie z taką awarią. Specjalnie się tym nie przejmowaliśmy z racji tego, że mieliśmy zapas, jednak jak się okazało, w rzeczywistości zapas. Nie sprawdził się w ogóle, no ale to już było powiedzmy wieczorem. Rano miałem oponę już założoną, tylko pożyczyłem od znajomego do zjazdu, bo miał delikatnie mniejszą, ale pasowało na śrubę, na piastę i udało się zjechać kombajnem z pola. No a ta awaria, o tutaj, to już troszeczkę nas zaskoczyła. W zasadzie nie spodziewaliśmy się jej. Myślę, że takiej awarii nikt nie spodziewałby się. No i cóż, no trzeba naprawić deszczu. Sporo spadło. Tutaj znajomy nawet dzisiaj mi mówił: 88 litrów w przeciągu dwóch dni bodajże spadło, także no, dość obfite opady, jak w większości, myślę, kraju, w większej części kraju. Hmm, chociaż nie wiem, jak hmm, północna część Polski, natomiast no tutaj Śląsk, e, Świętokrzyskie, gdzie ja się znajduję oraz Małopolska, słyszałem gdzieś tam w radiu, że mm, takowe opady będą. No i były. Otóż e, wracam do skręcania, do montowania, zjeżdżamy tutaj e, gardzielą, podpinamy siłowniki, e, header. No i dalej, dalej czekamy na żniwa. W zasadzie noskosiliśmy tylko hektar. W sobotę kombajn miałem przygotowany, wydmuchany, przesmarowany. Także no w zasadzie nic nie muszę zrobić. Sprawdzę tylko olej, odpalać i wyjeżdżać w pole. Miejmy nadzieję, że to ostatnia awaria. Ale tak czy inaczej mamy początek dopiero sierpnia. Na spokojnie wszystko się skosi. Nie ma czym się przejmować. O, no właśnie skosiłem groch. No tak właśnie przy okazji zajrzę, czy nic się z nim nie dzieje, bo mam już przesypane big bugi o no, jest zimniutki, troszeczkę połupałem, ale e, zmniejszyłem maksymalnie obroty, mogłem jeszcze bardziej troszeczkę sito otworzyć, jednak zobaczcie, mimo tych połówek czymś się w ogóle nie przejmuję, bo wszystko pójdzie. Do paszy dla świnek, także teoretycznie nawet jest to, powiedziałbym, lepsze zjawisko, z racji tego, że jest w jakiś sposób już połupany, czyli będzie łatwiej dla środownika. Jednak ziarno ładne, wykształcone, dobrze oczyszczone, nie było chwastów. Jeżeli chodzi o planowanie, nie ważyłem tych big bagów jednak no, taki big bag moim traktorem mam już problem podnieść jeżeli chodzi o groch jeżeli chodzi o zboże robię to z łatwością także groch ma swoją masę myślałem, że będzie znacznie lepiej myślałem, że będzie koło 5 ton planował no nie było tyle nie wiem czy były 4 tony tak naprawdę, także poniekąd to jak wyglądał groch. No nie odzwierciedliło się w żaden sposób w planowaniu, no i jestem poniekąd rozczarowany. Waham się czy pozostanę przy tej uprawie, a tu przy okazji Opona, którą wymieniliśmy, na razie tak rzucona. Muszę ją odwieźć. Póki co będzie podstawka pod jakąś łyżkę czy coś takiego, tak aby nie leżała na ziemi, bo palety się niszczą. A opona może leżeć wieki. No i to będzie wszystko z prac przy kombajnie. O awariach zawsze trzeba wspomnieć, wsp przepraszam, język mi się plącze. Yy, awarie są nieodzowne, yy, nawet tego, że nawet mimo tego, że przygotowałem kombajn, tak naprawdę uważam, należycie yy, jak widzicie zdarzają się no opona, tak jak wspomniałem yy, mogła się mu wydarzyć taka awaria, tak? no bo tylko zakup nowych ratował przed takową. Choć i wtedy także może się taka awaria wydarzyć, gdzieś coś będzie na polu, wjedziemy i mamy klopsika. Natomiast no, takie awarie jak tutaj, czy jakieś łożysko w międzyczasie podczas żniw, jeżeli kombajn jest przejrzany, to łożysko tak naprawdę żadne nie powinno nas zaskoczyć. My siejemy nie o zimę, także jest to dobrą praktyką. Zawsze przeglądamy jeszcze po jęczmieniu wszystkie łożyska, wszystkie przejrzy się, dotknie każde łożysko. Jeżeli z każdym z jest wszystko w porządku, no to powinien kombajn, jeżeli chodzi o kwestię łożysk, objeździć cały sezon. Natomiast inne jakieś sporadyczne awarie, to pasek, to łańcuch, gdzieś tam pęknie coś, zawsze może wyskoczyć, bo jednak Kombajn jest o tyle specyficzną maszyną, przynajmniej w moim gospodarstwie, że no stoi cały rok, tak, a pracuje 3 tygodnie powiedzmy i na tym się jego rola kończy.